23 października wspominamy błogosławionego Arnolda, zakonnika. Julian Mikołaj Resz urodził się 2 września 1838 roku w małym miasteczku Landroff w Alzacji we Francji jako pierwsze z 9 dzieci w ubogiej rodzinie. Jego pobożny ojciec był szewcem, natomiast matka często cierpiała na ataki depresji spowodowane ciężkimi warunkami życia. Ostatecznie zmarła jako młoda kobieta. Julian od dziecka był bardzo pobożny, sprzyjała temu atmosfera rodzinnego domu. W szkole był dobrym uczniem, szczególnie poważnie traktował też naukę katechizmu. Bieda spowodowała, że dość szybko zakończył edukację, wyjechał do miasta i podejmował się różnych dorywczych prac. Był m.in. woźnym, poganiaczem mułów, pracował na budowie, a w tym wszystkim chciał wspomóc finansowo rodzinę. Był cenionym pracownikiem, zwłaszcza za samodyscyplinę, choć nie przeszkadzało mu to w korzystaniu z uciech życia. Ciotka zachęciła go do ustabilizowania życia. W wieku 24 lat wstąpił do Instytutu Braci Szkół Chrześcijańskich Świętego Jana Chrzciciela de la Salle. Tam przyjął imię Arnold. W czasie swojej formacji wiele czasu poświęcał na gorliwą i serdeczną modlitwę. Znany był z nabożeństwa do męki Pana Jezusa, praktyk pokutnych i uległości natchnieniom Ducha Świętego. Śluby wieczyste złożył w 1871 roku. Powierzono mu zgodnie z charyzmatem zgromadzenia pracę wśród młodzieży. Był raczej przeciętnym wykładowcą, choć ciągle poszerzał wiedzę z zakresu rolnictwa i matematyki. Jednak okazał się wybitnym, charyzmatycznym katechetą. W czasie wojny francusko-pruskiej w latach 1870-71 pracował jako sanitariusz, pomagając rannym żołnierzom po obu stronach frontu. W zgromadzeniu pełnił też funkcję przełożonego. Zmarł 23 października 1890 roku, mając 52 lata. Pochowano go na cmentarzu w Reims. Beatyfikowany został przez papieża Jana Pawła II 1 listopada 1987 roku. Wtedy papież nazwał go nauczycielem życia duchowego. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Arnolda do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam.